Tańczyku, który w porcie Fikumiku wpadł do wody i jakie tam miał przygody. Pewnego razu był sobie Stańczyk. Każdego dnia ciężko pracował w porcie, gdzie wybierał piasek z Wisły. Pewnego dnia podczas pracy potknął się i wpadł do wody. Opadał i opadał, ale znalazł się w dziwnej krainie. Gdy tylko dotknął dna, został pojmany przez oddział chochołów, które zaprowadziły go przed oblicze podwodnej królowej. Władczyni siedziała w pięknej komnacie. Opowiedziała Stańczykowi historię swoich dzieci, zaklętych w kuropatwy. W zamian za zdjęcie zaklęcia obiecała mu pomoc w powrocie na powierzchnię i wielką nagrodę. Stańczyk zgodził się i wyruszył w drogę. Trafił do pięknego, dziwnego ogrodu, pełnego niezwykłych roślin, zwierząt i ptaków. Spotkał także starą pomarańczarkę, która w zamian za okazaną jej troskę obdarowała Stańczyka magicznymi pomarańczami. Mężczyzna podzielił się pomarańczami z otaczającymi go w ogrodzie ptakami. Były to kuropatwy, które po pierwszym dziubnięciu owoca zaczęły przemieniać się w książęta, dzieci podwodnej królowej. Stańczyk przyprowadził je do matki. W całym królestwie nastała ogromna radość, a wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec.